Hej, ja jestem Sarci. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka z Hitmana, w którym przejdziemy sobie już na 100% misję Ikona w ramach letniego bonusowego epizodu. Zostało nam jeszcze tylko kilka wyzwań, którymi właśnie w tym odcinku chciałbym się zająć. Między innymi wykonamy sobie misję z rangą Cichy Zabójca tylko w garniturze. Oprócz tego jest tutaj też trochę wyczynów do zrealizowania. No i już mniej więcej mam w głowie, jak to wszystko zrobić. Ogólnie będziemy musieli pokombinować, myślę, tutaj z tym, co też ostatnio robiłem, czyli z odesłaniem Dino Bosco na tą sesję pytań i odpowiedzi. To się może dość dobrze przydać. Teraz myślę, że zrobimy sobie właściwie dwa wyczyny, to znaczy pianistę, czyli zlikwiduj cel za pomocą garoty, i celny strzał, czyli zlikwiduj cel, strzelając mu w głowę. Możemy to tak naprawdę zrobić w podobnym czasie, oczywiście wczytując stan gry. Ja sobie w ogóle teraz stan gry wczytałem z poprzedniego odcinka, kiedy to już przebrałem się tutaj i kiedy to będę mógł od razu wyłączyć oświetlenie na planie filmowym. Wtedy Dino Bosco będzie ruszał na tą sesję pytań i odpowiedzi, jak pamiętacie. Więc udajmy się tutaj szybko i wyłączmy to oświetlenie. Przy okazji ja też będę chciał wam dzisiaj pokazać całą tą sesję pytań i odpowiedzi, bo ostatnio nie miałem okazji, żeby wam pokazać wszystkie pytania, wszystkie odpowiedzi. A zawsze warto sobie wysłuchać, co postacie mają do powiedzenia. Staram się wam takie smaczki też pokazywać. No i ogólnie mam w planie tutaj pójść za Dino Bosco, bo tutaj chyba nikogo nie ma. I wtedy mógłbym go już załatwić. Proszę bardzo. A, tu jest ona jeszcze. Kurde. Tego nie wziąłem pod uwagę. Ale to poczekam. Poczekam, czy ona przypadkiem nie pójdzie sobie później stąd, bo ona pewnie pogada z nim. Okay, let me get in character and I'll be right there. Good, good. Dobra, ona widzę, że tutaj idzie. To czekajcie, ja sobie może tutaj rzucę monetą, tylko że widzę, że nie mam monety. To jest problem. Może klucz francuski w takim razie. Dobra. Hey, who's messing with my props? Okej, okay, ona teraz pójdzie, a on zejdzie na dół. No to bardzo dobrze. W ten sposób właśnie go załatwimy. To teraz załatwmy go garotu w takim razie. No harm done yet. Proszę bardzo. I w tym momencie... O, nawet się muzyczka o dziwo nie włączyła. I w tym momencie moglibyśmy go nawet tutaj schować. Więc tak na dobrą sprawę można to też zrobić z rangą cichego zabójcy. Ja jednak teraz nie będę kończyć tej misji, tylko po prostu wczytam grę, zrobię wszystko znowu to samo, tylko zamiast udusić go garotą, to spróbuję strzelić mu prosto w głowę. No i dobra, znowu odwróciłem jego uwagę, rzucając tym kluczem francuskim. I teraz spróbuję go obezwładnić. Chyba się zorientował, że to ja tym rzuciłem. Musimy na jakimś równym terenie to zrobić. Proszę bardzo. Jako, że on ma tą zbroję, to oczywiście nie jest tak łatwo go trafić w głowę, więc obezwładnię go najpierw. I po prostu teraz strzelę. Zobaczmy. Jakim cudem on to przeżył? Przecież trafiłem, kurde. Dobra, udało się. Trochę to brutalne w ten sposób pozbywać się gościa, no ale cóż, ważne, że skuteczne. Czyli mamy strzał w głowę, wyzwanie ukończone, celny strzał i też tak na dobrą sprawę można to zrobić z rangą cichego zabójcy w ten sposób. Jestem tylko ciekaw, czemu teraz nie ma tej muzyczki, jak pokonujemy danego wroga, nasz cel. Może po ostatnim patchu się to zmieniło. W
każdym razie, no kolejne wyzwania ukończyliśmy, więc teraz pora na następne. Tak więc tym razem myślę, że spróbujemy utopić cel. No i tak jak ostatnio też mówiłem, żeby to zrobić, no to trzeba oczywiście najpierw Dino Bosco zatruć. No a ostatnio też widzieliśmy, że on w trakcie tej sesji pytań i odpowiedzi popija sobie wodę, więc trzeba będzie tą wodę zatruć. Tyle tylko, że najpierw będę musiał zdobyć odpowiednie przebranie, żeby tutaj nie wzbudzać podejrzeń, kiedy będę tą wodę właśnie zatruwał. I proszę, akurat tutaj mamy gościa, który może się tym zająć. Znaczy, w tym przebraniu możemy się tym zająć. Teraz go szybko stąd zabierzmy, żeby nikt nas tu nie zauważył. Akurat tam się, kurde, ktoś kręcił. Otwierać te drzwi. No i dobra, i tutaj go szybko schowamy. Proszę bardzo. Przebieramy się właśnie za pomocnika kuchennego. No i proszę, i mamy przy okazji wyzwanie Kameleon ukończone, czyli przebraliśmy się, założyliśmy wszystkie przebrania z tej misji. No nie było ich dużo. Akurat jest to misja bonusowa, więc nie dziwne. No i mamy trutkę na szczury. To, czego właśnie tutaj chciałem. Pracownika ekipy filmowej przebranie nadal sobie tutaj trzeba zapamiętać, bo będziemy musieli przecież się z powrotem przebrać. Kurde, ten tutaj zauważył, że wychodzę, ale to nic, nie złego się nie stało. My teraz tutaj właśnie możemy podejść, wejść sobie normalnie i zatruć tą wodę. Nikt nie powinien na to zwracać szczególnej uwagi. Proszę bardzo. No i teraz z kolei trzeba powtórzyć wszystko to, co robiłem w ostatnim odcinku chociażby. Czyli przebierzemy się za tego gościa z ekipy filmowej. To będzie tutaj. Dobra. Teraz z kolei pójdziemy wyłączyć światło. No i tak jak ostatnio robiłem, będę musiał po prostu dwa razy to światło wyłączyć i poczekać na Dino Bosco, aż on tutaj przyjdzie. Wtedy powinien się napić tej wody. No i zobaczymy, gdzie pójdzie, żeby można go było utopić. I patrzcie, typowe problemy w Hitmanie. Nie załącza się w ogóle skrypt, który nakazuje Dino Bosco podejść tutaj na tą sesję pytań i odpowiedzi. I on tam ciągle siedzi. Już powiem wam, że powtarzam to kilka razy i ciągle jest to samo. On nie zamierza się tutaj wybrać. To jest naprawdę czasem irytujące, kiedy staram się pokazać wam jakieś wyzwania, a przez jakieś błędy po prostu nie mogę tego zrobić, albo przynajmniej przedłuża mi się właśnie czas, na który muszę poświęcić na oczekiwanie w ogóle na nasz cel. No i chyba będę musiał misję powtórzyć od nowa, bo coś się chyba popsuło po prostu w skrypcie i mam nadzieję, że jak od nowa wszystko zrobię, co oczywiście też mi dodatkowy czas zajmie, to że wtedy w końcu będzie wszystko ok. No i proszę, i rzeczywiście udało się, tak więc teraz jeszcze raz to zatruwam. Musiałem całą misję od nowa powtórzyć, bo wtedy coś ewidentnie się popsuło i Dino Bosco nie zamierzał wstać. Więc teraz zatrujemy wodę. Grazie. I love you all. You were most kind. Yeah. Ciao Bella. Okay, I know you all have questions, but we're gonna have to take them one at a time, please. Ah, and I'll answer any question from a beautiful woman. Oh, that's so great. Proszę bardzo, teraz się napije i zobaczymy, gdzie pójdzie. Wtedy pójdziemy za nim. Mr. Bosco, please, please, I have a question. You'll love it, I promise. Somebody fire the caterer. Food is making me sick. Oh shit. Make way. I want it. Oh, I forgot. Figures. Mam tylko nadzieję, że on nie pójdzie do jakiegoś śmietnika wymiotować. Bo wtedy będzie problem. Ale słuchajcie, tutaj mamy to i to, a więc możliwe, że w tym miejscu będziemy go mogli utopić. Proszę bardzo. Okej. Chociaż czekajcie, bo widzę... O kurde. Na mapie akurat zobaczyłem, że idą tu jeszcze ludzie. Niech szybko przejdą, mam nadzieję, że zdążę. Chociaż wiadomo, dla wyzwania mógłbym nawet to zrobić na ich oczach i tak by się wyzwanie zaliczyło.
Ale spróbujemy to zrobić też i bez wykrycia. Jak się nie uda, to trudno. Tam jeszcze ten ochroniarz się, pamiętam, kręci. No właśnie, akurat teraz tutaj się spogląda. Dobra, zobaczę, czy będę w stanie poczekać. Albo dobra. Po prostu zaliczmy wyzwanie. A teraz już nie jest ważne, czy zostanę wykryty, czy też nie. Proszę bardzo. Szybka ucieczka tutaj. Po prostu jeśli chciałbym właśnie to robić bez wykrycia, to musiałbym w odpowiednim momencie właśnie go utopić. No i mamy wyzwanie Podtrzymaj mi włosy, więc w tym momencie zostało mi tak naprawdę tylko zrobić cichego zabójcę i tylko garnitur. Proszę bardzo. To będzie to, dlatego że wyczyny tutaj to się odblokuje, jak zrobimy sobie to, bezsmakowe i nie do namierzenia. A właśnie spróbujemy zlikwidować cel za pomocą zabójczej trucizny przy okazji. Tak więc rozpocznijmy sobie misję od nowa. Welcome to Sapienza 47. Today's shoot. Oczywiście opuszczamy to całe wprowadzenie, bo już to doskonale znamy. No i teraz tak, zabrałem sobie ogólnie do mojej kryjówki, żeby przemycić współczesną strzykawkę z trucizną, dlatego że właśnie chciałbym przy okazji zatruć cel, więc zaliczymy też to wyzwanie bezsmakowe i nie do namierzenia, chyba tak to się nazywało. Oczywiście zabrałem też ze sobą wytrych, no i przejdziemy sobie tutaj. Myślę, że nie powinno to być zbyt trudne, żeby w ten sposób to wykonać. Ja sobie już wcześniej właśnie próbowałem, jak to mniej więcej zrobić. I mam nadzieję, że powinno się udać. Trutka na szczury nie jest potrzebna, ale strzykawka jak najbardziej. No i tutaj będziemy musieli przede wszystkim pozbyć się tego pracownika ochrony. Czyli tak jak już to robiłem. Czekamy po prostu aż podejdzie, obezwładnimy go. Akurat kurde, tutaj idzie jeden koleś. Ale dobra, akurat był odwrócony. I właśnie tamtego jeszcze też będę chciał obezwładnić, tutaj schować, dlatego że on się właśnie kręci jako jedyna osoba i może też nas zauważyć. Oczywiście nie przebieramy się, żeby nie zepsuć sobie wyzwania. Czy ja tutaj... No właśnie, jeszcze ten pistolet leży. Dobra, i teraz czekamy, aż ten od efektów specjalnych będzie tutaj szedł. I wtedy spróbujemy odwrócić jego uwagę monetą również. I w ten sam sposób go obezwładnić. Proszę bardzo. No i teraz miejmy nadzieję, że nikt mnie nie zauważy. Będę musiał się przedostać oczywiście do tej przyczepy, jak się powinniście domyślać, tego kampera. I tam właśnie Dino Bosco załatwić. Dobra, udało się, ale już się bałem, szczerze mówiąc. O, i właśnie, i tutaj są jeszcze kluczyki do samochodu Bosco, więc też ukończymy ostatnie wyzwanie eksploracyjne, żeby uciec stąd. Właśnie tym autem. No i właśnie to sobie sprawdzałem. Próbowałem sobie poza nagraniem, czy można się tutaj dostać. Można było, więc chciałem to wypróbować. A teraz już będę musiał sobie radzić sam. To znaczy... Będę teraz próbował go zabić już tak za pierwszym razem. Tutaj jeszcze mamy w ogóle topór bojowy, jakbyśmy go chcieli tak załatwić. Aczkolwiek my tutaj wykorzystamy strzykawkę. Dobra, ja teraz muszę na Dino Bosco poczekać. On tutaj wchodzi po pewnym czasie, jak pamiętacie. Więc zaczaję się w szafie i zobaczymy, kiedy przyjdzie. Dobra, on tu już wchodzi. Proszę bardzo.
Akurat tutaj musiałeś podejść, co? No nie no, teraz zdecydowanie nie wyjdziemy, bo zostaniemy wykryci. Musimy wyczekać na taki moment, kiedy będzie odwrócony tyłem i wtedy właśnie go załatwimy. No i tutaj, czy to bym zrobił garotą, czy tak, no to oczywiście pełna dowolność, ale teraz chcę truciznę, bo brakuje mi tego wyzwania. Bezsmakowe i nie do namierzenia. Mamy wyzwanie ukończone. Zabójstwo niewykryte. No i teraz pozostaje tylko się stąd wydostać. Co jeszcze też nie będzie takie proste. Dobra, jak tutaj sprawa wygląda? Czy ja zostanę w ogóle wykryty? Kurde. Z tej strony. Dobra, tutaj mamy... Okej, mam nadzieję, że zejdę. No i super. Udało się. Teraz już tak naprawdę to jest tylko formalność. Tutaj nikogo nie ma za drzwiami. Okej. No i w tym momencie idziemy prosto do auta. Użyjemy właśnie tych kluczyków, które zdobyliśmy i wszystkie pozostałe wyzwania dzięki temu powinny być już zaliczone. A na koniec tego odcinka jeszcze wam pokażę to, co obiecałem, czyli właśnie całą sesję pytań i odpowiedzi z Dino Bosco, żebyśmy mogli sobie wysłuchać, co on tam ciekawego gada. Tak więc póki co kończymy misję. Wszystkie wyzwania, jakie zaliczyłem w tym odcinku, będą tutaj podsumowane. Bardzo ładnie. Czyli w sumie było ich 9, tak? Najwyraźniej. Końcowa ocena. Też bardzo wysoka. I nawet osiągnięcie odblokowałem. Perfekcjonista. Bardzo fajnie. Wyzwania. Proszę bardzo, wszystkie wyzwania zostały ukończone. Jeszcze tylko wam pokażę, tak na szybko, jakie to były wyzwania. Jakbyście chcieli sobie przypomnieć poszczególne opisy. Zawsze pokazuję, przynajmniej staram się, w pierwszym odcinku z danego epizodu i w ostatnim. Zawsze staram się wam to pokazać. W ogóle już jest dostępny 4. epizod, od wczoraj bodajże. Przeniesiemy się w nim do Bangkoku i myślę, że od następnego odcinka będę sobie ten epizod przechodził. Po prostu chciałem jeszcze teraz ukończyć na 100% tę misję. Pamiętajmy też o tym, że jeszcze druga misja z tego letniego bonusowego epizodu mi została, więc mam teraz sporo jeszcze do zrobienia w tym Hitmanie. No ale to dopiero w najbliższych odcinkach. A póki co jeszcze zanim się z wami pożegnam, to właśnie pokażę wam tą całą sesję pytań i odpowiedzi z Dino Bosco. Thank you so much for coming, and my apologies for the wait. Mr. Bosco is a very busy man, but of course he always has time for his fans. He'll be with you very shortly to answer any questions you might have, but please be civil. Thank you. Oh, that's great. I can't wait to see him again. He's so intense. No to czekamy w takim razie na Dino Bosco. Widać już, że wstaje. No i za chwilę wysłuchamy wszystkiego. Now everyone, please give a warm welcome. You know Dino Bosco? Give me an autograph, baby? The legendary Dino Bosco. Ah, grazie, grazie. I love you all. You were most kind. Yeah. Ah, ciao bella. Okay, I know you all have questions, but we're gonna have to take them one at a time, please. Ah, and I'll answer any question from a beautiful woman. I knew it. Bosco's a class act. Tym razem oczywiście woda nie jest zatruta. I have a question. I want it. Oh, I forgot. Ten taki podekscytowany. You there? Yes, you. Please go ahead. Me? Yes. Oh, okay.
Can I just start by saying what a big fan I am? Ah, grazie, grazie. But I would really like to ask, why hey, Hollywood. Icon? You have so much pathos and you're so versatile. A superhero just seems so superficial. Thank you, Bella. A valid question. People have often called me an artist, an enfant terrible. And a blockbuster like this seems strange for an auteur like myself. But I could identify with the character. He is an everyday Joe by day, and a versatile man of action when needed. I mean, when I read the script, I just felt I had to do it, no question. And don't worry, my dear, I'm keeping this a very personal film. That's why we also had to let Ruggero Minelli go. You know, the original director. Because he only went for the superficial, the money, so to speak. However, I want to keep my integrity and dignity. Does that answer your question, Bella? Yes, thank you. You are my hero, Mr. Bosco. That's sweet. Thank you. Oh, me, I have a question, please. Ooh. Okay, let's have another. Maybe from an Icon fan. Oh, okay. You there. Hey, okay. Mr. Bosco, I have a question. Yes. Okay, well, in the first issue of Icon, you know, there's that defining moment when he realizes that his powers can be used for good, you know, or for evil. It's on page 5 in the original edition, but I think it's on page like 9 in the special edition. Anyway, my question is, you know, will you keep that? Is this an origin story or, Well, as I said just before, I want to stay true to the original source. Now, I know there are many Icon fans out there, right? But this is a movie, not a comic book. So we have to take some liberties. But of course, the whole dilemma of good and evil. Hey, this movie is really good for Sapienza. Me with this character, you won't be disappointed. I promise. Next question. Mr. Bosco, please, I have a question. You'll love it, I promise. Ten znowu. All right. You over there. Yeah, hi. Hello, my dear. Yeah, how do you feel about the reboot of I.E. Sturgis's Tony Dan? Were you asked to come back to reprise your iconic role? No comment. But thank you all so much for your questions. I have to get back to work now. Thank you, people. We're all very happy that you've all turned up, and I hope Mr. Bosco has answered your questions. Now, please, the man needs to focus. Thank you, and have a lovely evening. Well, that was awkward. Yeah, I mean, why would he ask about the new Tony Come on, Dane. No? Yeah, that was so cruel. They should have picked me to ask a question. Oh, really? What would you have asked? I don't know. I was a bit perplexed. I couldn't really think of anything. Mm-hmm. You want to go out for a drink? We could talk about the best films he ever did. Thanks. But no. Can't wait to see the film. I just want to be near my idol. I'm standing right next to you. Me too. Okej, może nie przetłumaczona rozmowa, ale też ciekawa. Ta kobieta żałowała, że nie zapytała o nic, chociaż nic jej nie przychodziło tak naprawdę do głowy. Z kolei najwyraźniej ten mężczyzna to prawdopodobnie jej chłopak, mąż, cokolwiek. I był zazdrosny, że ona bardziej się interesuje właśnie Dino Bosco niż swoim partnerem. Więc taka też ciekawostka. No dobra, mamy za sobą w takim razie tą rozmowę w całości. Wyzwanie, znaczy misja, Icona została ukończona na 100%, więc na tym sobie zakończymy. Zostawcie kciuka w górę, jeśli wam się materiały z tej misji podobały. No i oczekujcie na kolejne odcinki, w których zajmiemy się nowymi misjami, nowymi epizodami. Cześć!